Dziękuję za zaproszenie, za możliwość przedstawienia tego tematu. Od początku od razu powiem, proszę Państwa, że to dla mnie nie jest temat już zakończony, gotowy. Jestem na jakimś tam etapie, ale coś na pewno chciałabym powiedzieć. Wybrałam ten okres z tego względu, że między właśnie latami 1893 i 1903 Frege był przekonany, no, najsilniej w całym okresie swojego życia, co do właśnie programu logicyzmu. Rok 1893, w którym się ukazuje pierwszy tom Prób Gazet Zeder Arithmetik, tom bardzo specyficzny, bo jeżeli się go prześledzi pod kątem treściowym, to on jest ukrywany w dziwnym miejscu. Tak jakby w ramach pierwszego tomu opublikował tyle, na ile mu pieniędzy wystarczyło. No i potem musiał czekać aż 10 lat, żeby następna część mogła być opublikowana. I ona znowu się urywa tak sztucznie, bo był przygotowany jeszcze trzeci tom. Do wydania trzeciego tomu nie doszło, o tym za chwilę dlaczego. Skoro to jest okres, w pewnym sensie złoty okres w rozwoju, w badaniach Fregego, chciałabym sama siebie się zapytać, co w tym okresie Frege mówi na temat prawdy i czy w tym okresie to co powiedział na temat prawdy, czy zmieniał swoją koncepcję w tym zakresie i to, co pozbierałam i chcę Państwu przedstawić teraz. A więc mamy te dwa dzieła, pierwszy i drugi tom. W roku 1902, 16 czerwca, Russell wysyła do Fredego list z informacją, że w pierwszej książce Fredego, w Begriffszych, widzi pewną trudność, na podstawie której formułuje antynomię. Ja w ten temat tutaj nie będę wchodzić, bo bym się utopiła, tylko chcę zasygnalizować, że po przeczytaniu tego listu Frege wziął swój pierwszy tom Grund Gesetze der Arithmetik i sam sobie tam znalazł antynomię. Bo bardzo często się mówi właśnie, tak jakby Russell w Grund Gesetze der Arithmetik odnalazł antynomię. Dzisiaj są opublikowane notatki, które Russell robił na swoim wydaniu tej książki i tam, gdzie jest antynomia, tam nie ma żadnej najmniejszej kwestii. Frege sobie to sam odnalazł po pewnej genialnej uwadze sformułowanej przez Fregego, ale na bazie innej, wcześniejszej książki. No i w sytuacji, gdy Frege zobaczył pewną trudność w swoim pierwszym tomie, drugi tom już był wtedy akurat na maszynach drukarskich. Jedyne, co mógł zrobić, to jedynie dołączyć w formie apendiksu opis całej powstałej sytuacji. I to jest znane jako nakład, jakaś pierwsza szybka próba poradzenia sobie z tematem antynomii, ale to pozostawiam tutaj. Czyli tak naprawdę okres, o którym chcę tutaj mówić, to są lata 1893, no i połowa roku 1902. W tym okresie Frege był bardzo aktywny naukowo, pomimo tego, że czekał na zebranie jakiegoś funduszu na wydanie swojego drugiego tomu, wydał także inną książkę, niewielką książkę poświęconą liczbom w ujęciu Herr Schuberta. Rzadko kiedy ona jest wymieniana jako książka Fregego. Muszę się przyznać, że jeszcze wydania niemieckiego nie mam tego tekstu, mam tylko angielskie. I tym samym nie odwołam się tutaj w moim wystąpieniu do tego tekstu. Ale oprócz tego opublikowałam jeszcze 29 innych tekstów, z których 6 zostało opublikowanych, a 5 napisanych tylko do szuflady. Frege wiele swoich tekstów chciał opublikować, a nie udało mu się. Dostawał odpowiedzi negatywne z wydawnictw, do których wysyła swoje teksty. W tym okresie powstało też 18 listów. Dodam tutaj, że zajmuje się przygotowaniem do druku, przygotowaniem polskiego tłumaczenia korespondencji Fregego i byłam bardzo ciekawa, co w tym okresie w listach zostało powiedziane na temat kategorii prawdy. Okazuje się, że niewiele, ale o tym też za chwilę. Ten okres 10 lat podzieliłam na 6 części.
Pierwsza część to co na temat prawdy zostało powiedziane w pierwszym tomie Grundgesetzbuch Arithmetik, czyli w tym dziele, które przedstawia podstawy logicyzmu Frege'ego. Dalej mamy parę tekstów, które się ukazały w latach 1895-97. Zbiorę, co zostało wtedy powiedziane. Punkt trzeci, proszę Państwa, to jest tekst, jeżeli chodzi o kategorię prawdy, najbogatszy, bo to jest jeden z czterech podręczników z logiki, które Frege pisał, ale żadnego nie dokończył. I to jest też taka próba datowania na rok 1897, ale ja mam wątpliwości, czy to naprawdę wtedy zostało napisane, ale o tym też za chwilę. Punkt kolejny byłaby to prawda w kontekście geometrii, bo w tych latach korespondował z Hilbertem na temat tego, jak porządna geometria powinna wyglądać, czy na pewno tak, jak ją Hilbert przedstawił w swojej Grundlegenden der Geometrie, z czym Frege się nie zgodził. I opublikował też, przepraszam, napisał pewien tekst nieopublikowany na temat geometrii w tym okresie. No, na temat prawdy w okresie odkrywania antynomii, czyli korespondencja z Russellem i co tam na temat prawdy się pojawia. I punkt ostatni, drugi tom Grundgesetze der Arithmetik. Czy ten drugi tom coś wprowadza nowego do kategorii prawdy, czy też nie? I teraz po kolei. Ja w formie takiego rysunku chciałam przedstawić, co na temat prawdy Frege powiedział właśnie w tym swoim pierwszym tomie Grundgesetze der Arithmetik. Coś tam jest może widoczne. Ja przeczytam parę cytatów, potem jeszcze pokażę, ale wydaje mi się, że tak będzie łatwiej. Więc jego koncepcja, na czym polega? Może Państwo się już kiedyś spotkali z systemem zapisu logicznego Frege'ego, gdzie w linii poziomej są przedstawiane pewne wyrażenia, a jeżeli do nich jest dołączona kreska pionowa, którą nazywa albo kreską sądu, albo kreską wertykalną, jest ona traktowana jako uznanie tej pewnej treści za prawdziwą. Znak, by móc o czymś powiedzieć, że jest prawdą. Tak to Frege formułuje. Kreska pozioma jest przez niego nazywana treścią nadającą się do osądu. I w tej kresce nadającej się do osądu wyróżnia sens oraz znaczenie. Te słowa są synonimiczne i na gruncie języka niemieckiego i polskiego, więc trzeba tutaj trzymać się tego, jak Frege sobie chciał je rozumieć. Znaczenie dla Frege'ego to było tyle, co obiekt, do którego się dana nazwa odnosi. Czyli na przykład to jest znaczenie słowa długopis. Znaczenie słowa obiekt, czasami się mówi referencja. Natomiast sens to była pewna treść. Frege mówił, że sens jest związany z obiektywną myślą, która jest niezależna od nosiciela, jest zawsze taka sama, żaden człowiek jej nie wykreował. Czyli w tej treści nadającej się do osądu mamy te dwie części. Jedna, która jest nazwana znaczeniem, druga sensem, jest jakąś podstawą obiektywności. I co ważne, kategoria prawdziwości jest związana z tymi trzema poziomami. To znaczy, wtedy, kiedy stawia kreskę sądu, nazywają uznaniem prawdy. Czyli mamy w tym punkcie prawdę. Potem, kiedy dzieli treść nadającą się do osądu i wyróżnia znaczenie, znaczeniem zdania jest wartość logiczna, którą jest to, co prawdziwe, albo to, co fałszywe. Na tym poziomie znowu mamy pewne słowo związane z prawdą. No i na poziomie sensu też jest prawda, bo sens to znaczy myśli, a więc myśli, które są prawdziwe albo fałszywe. W tym królestwie myśli dla Frege'ego także się mieszczą myśli fałszywe. Frege mógłby wiedzieć o tym, że pewna myśl jest fałszywa, to jest bardzo dużo, to jest cenne. Może trochę tak jak dzisiaj kontynentologię traktujemy. I to jest podstawa tego, co na temat prawdy jest powiedziane, znaczy taka podstawa filozoficzna, co na temat prawdy jest powiedziane w pierwszym tomie Grundgesetze der Arithmetik. Czyli mamy pewne zdanie, które twierdzące, które nadaje się do osądu albo nie, a w tym zdaniu to zdanie ma swój sens, ma swoje znaczenie. Jeżeli ma znaczenie, to znaczy ma wartość logiczną bycia prawdziwym albo bycia fałszywym. Można to też jeszcze przedstawić w formie takiego trójkąta, gdzie jednym wierzchołkiem jest właśnie
słowo zdanie, czy też treść nadająca się do osądu. I proszę popatrzeć, jakie przykłady tutaj Frege podaje. 2 do kwadratu równa się 4. Znaczeniem tego zdania jest prawda. Natomiast jeżeli 2 do, tam się trochę obcięło, 2 do kwadratu równa się 5, znaczeniem tego zdania jest fałsz. Natomiast zdanie niepoprawnie zbudowane, znaczeniem zdania niepoprawnie zbudowanego też jest fałsz. To takie założenie tej logiki. Niepoprawnie syntaktyczny, jeżeli gdzieś tam jest jakiś błąd. Znaczeniem też jest fałsz. Czyli zdanie twierdzące Majeną, jeżeli nie jest zdaniem z zakresu poezji, to zdanie z zakresu, nazwa to poezją, ale literatura chyba szerzej, zdania z zakresu literatury mają tylko sens, nie mają znaczenia. Nie mają znaczenia. Ale wszystkie zdania prawdziwe odnoszą się do jednego obiektu, który nazywa ten obiekt to, co prawdziwe, das Wahre, tak to przetłumaczyła, albo to, co fałszywe, czyli das Falsche. No i podstawą ontologiczną dla tego wszystkiego jest jeszcze kategoria myśli, nazywa ją też prawami bycia prawdziwym, albo aksjomaty w geometrii Euklidesa też tam umieszcza. No i te myśli, tak jak już powiedziałam, dzielą się na prawdziwe oraz na fałszywe. Ale w ramach Królestwa Myśli mieszczą się także zdania wywnioskowane. Tutaj jest kategoria niemiecka Schließen. To, co dało się wywnioskować ze składanych aksjomatów, czy też praw bycia prawdziwym, to też się w ramach Królestwa Myśli i mieści. No i teraz to wszystko, o czym powiedziałam, to wszystko jest tutaj pokazane w konkretnych cytatach, które Frege zapisuje. Tak on sobie to nazywał. To są cytaty właśnie z pierwszego tomu Grundgesetze der Arithmetik. Czyli w treści nadającej się do osądu odróżniam dwie składowe, w tym, czego zewnętrzną formą jest zdanie twierdzące. Uznanie prawdy, to jest właśnie ta pionowa kreska, oraz treść, która jest rozpoznawalna jako prawdziwa. No i znowu można powiedzieć, i tu jest prawda, i tu jest prawda. Jaki był w tym zamysł? Trudno jest na razie rozstrzygnąć. No i owa treść nadająca się do osądu rozkłada się na to, co nazwano myślami i na wartość logiczną, czym jest odróżnienie sensu i znaczenia. I w tym przypadku sensem zdania jest myśl, a jej znaczeniem wartość logiczna, a te wartości logiczne są dwie, właśnie to, co prawdziwe, das Wahre, albo to, co fałszywe, das Falsche. I wyrażam myśli za pomocą moich znaków, czyli mojego pisma pojęć, tych kaloryferów, które sobie tam zapisywał bardzo szczególnym językiem. I podałem zestaw takich najważniejszych teoremów w tej mojej grupie ZCDR Arithmetic, ale prawa logiczne to są linią wyznaczającą kierunek myślenia. W tekstach Fregego bardzo ważne jest odróżnienie, czego trudno to pokazać w języku polskim, pomiędzy gedanke, to jest myśl, a denke, to jest myślenie. To są inne słówka, chociaż mają ten wspólny trzon w języku niemieckim. Czyli prawa logiczne są potrzebne, by wyznaczyć kierunek dla myślenia, by myślenie mogło osiągnąć prawdę. I jeszcze dwa fragmenty z Grundgesetze der Arithmetik z pierwszego tomu. Właśnie 2 do kwadratu równa się 4 oraz 3 jest większe od 2 znaczą tą samą wartość logiczną, którą krótko nazywam co prawdziwe. Czyli wszystkie zdania prawdziwe odnoszą się do jednego obiektu, tak jak słowo długopis odnosi się do tego obiektu. Ale jeżeli mamy inny przypadek, jeżeli mamy funkcję, epsilon, tak? Czy xi? Do kwadratu równa się 4, to jeżeli podstawimy tutaj jedną z dwóch wartości, a mianowicie 2 albo minus 2, to będzie to zdanie prawdziwe. Otrzymamy to, co prawdziwe, ale gdybyśmy jakąkolwiek inną liczbę wstawili, to otrzymamy to, co jest fałszywe. Jeszcze tutaj dopowiem, nie wiem dlaczego tego nie umieściłam w tej prezentacji, że w tym pierwszym tomie Grundgesetze der Arithmetik jest po raz kolejny powtórzona definicja pojęcia. Co to jest pojęcie? Czyli na przykład nauczyciel albo czerwień. Dla tego typu wyrażenia ogólne to jest nic innego jak pewna, on to nazywa funkcją, z dzisiejszej perspektywy
to byśmy to inaczej może nazwali, ale wtedy nazwaję to funkcją, czyli coś, co ma taką strukturę. Pewne X jest czerwone, albo pewne X jest nauczycielem. I tym samym pojęcie jest to taka funkcja, której wartością jest zawsze wartość logiczna, czyli prawda lub fałsz. Jeżeli za to X w strukturze X jest czerwone, wstawię mój żakiet, to będzie to funkcja prawdziwa. Jeżeli wstawię, to otrzymam to, co prawdziwe. Jeżeli w miejsce tego X wstawię taki długopis, który jest akurat biały, otrzymam to, co fałszywe. Tą kategorią Fredy będzie się bardzo często posługiwał na kartach swojej grupy ZCD arytmetyki. I jeszcze kolejny kontekst, w którym też tego nie ma niestety na prezentacji, ale tu jest jeszcze inna. Jest jeszcze kolejny kontekst, w którym pojawia się słowo właśnie, czy sformułowanie to, co prawdziwe. W swojej pierwszej książce, Wykrywczych, gdzie Fredy przedstawił pierwszą tabelkę prawdziwościową dla implikacji, posługiwał się słówkami bejaken i verneinen, czyli uznać i zaprzeczyć. Tą tabelkę prawdziwościową powtarza grupę ZCD Arithmetic, ale posługuje się już słowami to, co prawdziwe oraz to, co fałszywe. Więc to jest pewien inny kontekst, w którym się pojawia słówko związane z prawdą. A tutaj Państwo mają jeszcze inny, nie, przepraszam, tu jest cytat pokazujący użycie właśnie owej kreski sądu. Potrzebujemy pewnego szczególnego znaku, by móc o czymś twierdzić, że jest prawdziwe. I w tym celu pozwolę sobie nazwę wartości logicznej poprzedzić właśnie takim znaczkiem, tak, że 2 do kwadratu równa się 4 będzie stwierdzone, w owym wyrażeniu będzie stwierdzone, że kwadrat z dwójki wynosi 4. A to w innym miejscu będzie przykład, o którym tutaj mówiłam. No więc, jeżeli chodzi o grupę ZCD arytmetyk, to pierwszy, to by było to, co najważniejsze, co tam jest powiedziane na temat prawdy. Idziemy dalej. Kolejne lata powstają pierwsze, kolejne teksty. W tym okresie Frege pisze list do Hilberta na temat formalizmu w matematyce, ale tego formalizmu związanego z tymi nazwiskami, proszę Państwa, czyli z formalizmem Karla Johannesa Thome i Heinricha Heinego, gdzie Frege nie potrafi, no nie godzi się z tego typu stylu uprawiania matematyki i komentuje to tak. Czysto mechaniczne operowanie formułami jest niebezpieczne dla prawdy rezultatów oraz dla wydajności nauki. Dlaczego dla prawdy rezultatów? Pierwsze zagrożenie prawdopodobnie da się usunąć prawie zupełnie dzięki logicznemu udoskonaleniu oznaczania. A więc znowu do formalizmu dołączyć obiekty, do których te znaki się niby mają odnosić. Co się tyczy drugiego, to doprowadzilibyśmy naukę do zastoju, gdyby czysty mechanizm formalny wziął górę, tak zdusilibyśmy myśl. Przypominam, że kategoria myśli w filozofii Fredego to jest bardzo ważna kategoria, bo to jest pewien taki odpowiednik idealnego świata idei platońskich. Różnice są ewidentne, ale pewna obiektywna rzeczywistość, która istnieje poza jakimkolwiek podmiotem poznających. Więc według Fredego uprawianie formalizmu w matematyce prowadzi do jakiejś rezygnacji z pewnego obiektywnego spektrum będącego podstawą jego zdaniem dla całej matematyki. W tym czasie pisze także Frege list do Giuseppa Peana, gdzie potwierdzam to, że koniecznym jest posługiwanie się owym pionową kreską nazwaną kreską sądu, która służy do uznawania czegoś za prawdziwe. Pan nie ma takiego znaku, ale rozpoznaje pan różnicę między przypadkiem, że wyraża się pewną myśl, a przypadkiem, że uznaje się ją za prawdziwą. To jest dla Fredego bardzo istotna różnica. No dodaję tutaj też takie sformułowanie, które do końca nie wiem, o co tutaj im chodziło, tylko pozornie mamy wielki wspólny skarb praw matematycznych. Z czymś tutaj Fredy dyskutuje, ale jeszcze nie odkryłam z czym. Następny tekst napisany w tym okresie i o tym
z logiką Panny. I w tym tekście możemy spotkać właśnie takie sformułowania, które właściwie są powtórzeniem tego, co wcześniej było w grupie TZC de Arithmetic w pierwszym tomie przedstawione. Czyli wszystkie zdania prawdziwe znaczą to samo prawdę, a wszystkie zdania fałszywe to samo fałsz. Sensem zdania jest myśl. Jeżeli zdanie ma znaczenie, to jest prawdziwe albo fałszywe, a zdania w poezji mają sens, ale nie mają znaczenia. Zdanie zbudowane niepoprawnie, syntaktycznie nazywam zdaniem fałszywym, czy traktuję to zdanie jako fałszywe. Samo zdanie jest to kombinacja symboli, których sensem jest myśl, a znaczenie wartością logiczną, czyli prawdą lub fałszem. I prawdziwość jakoś wartość z fałszywego poprzednika i z fałszywego następnika wynika zdanie prawdziwe. To taki kawałeczek tabelki prawdziwościowej. No i tutaj mamy ten tekst, który jest więcej problematyczny, a z drugiej strony bardzo ciekawy, bo tutaj na temat prawdy powiedział Frege najwięcej, ale z tego względu, że tu przedstawione tezy są bardzo podobne do tego, co Frege opublikuje w 1918 roku, więc powstaje pytanie, czy przez 20 lat nie zmienił swoich poglądów w tym zakresie, czy zaczął ten tekst pisać wtedy, a ukończył go później, czy po prostu jest źle datowany. To datowanie opiera się na tym, że Frege dwa razy podaje, odwołuje się do daty. Pisze 1 stycznia 1897 roku, ja siedzę w moim gabinecie i coś tam, a w drugim miejscu, w innym miejscu powołuje się na recenzję opublikowaną w 1896. No więc aż chcę powiedzieć, że to musiało być napisane w 1897, ale jeżeli się poanalizuje treść, to nie pasuje do tego okresu. I za chwileczkę tu Państwu pokażę tezy, które nigdzie indziej w tym okresie się nie pokazują. Ale też tutaj mają Państwo wyświetlone te inne podręczniki z logiki, które pisał, a których nigdy nie dokończył. Zdania zachowują są zupełnie inne niż to, jak wygląda grunt TZC de Arithmetic, czyli praktyczne zastosowanie jego logiki. To już podniemy. Jeszcze właśnie słówka, proszę Państwa. Może nawet się cofnę do wcześniejszego slajdu, który był w tym miejscu, który miał być, bo pominąłam to wtedy. Proszę popatrzeć, jeżeli chodzi o grunt TZC de Arithmetic, z prawdą są związane te wypisane tu przeze mnie słówka, czyli das wahre, to co prawdziwe, występuje najczęściej. Dalej jest sama prawda. Pytanie, jak się ma prawda do tego, co prawdziwe? Temat dla mnie otwarty. Następna jest Wahrheitswert, czyli to, co tłumaczymy na język polskiego, wartość logiczna, którą może być prawda lub fałsz. Dalej jest das falsche, czyli to, co fałszywe, a na koniec Wahrsein, czyli bycie prawdziwym. I też się jeszcze nie doszłam do tego, czy to Wahrsein nie ma jakiejś wcześniejszej niemieckiej tradycji filozoficznej. Natomiast Frege mówi o Grundgesetze der Wahrsein, czyli prawa podstawowe bycia prawdziwym. Takim sformułowaniem się posługuje bardzo często. A jeżeli przesuniemy się teraz właśnie do tego tekstu, którego sam nigdy nie opublikował, to mamy takie słówka. War i falsz jako przymiotniki albo predykaty, das wahre, das falsz rzeczownikowo, Wahrheit jest, Wahrheit, Wahrsein także, ale nie ma tu słówka Wahrheitswert, czyli tej kategorii tak ważnej dla grup TZC der Arithmetik. Dlaczego w grup TZC pojawia się na co piątej stronie, a w tym tekście poświęconym logice w ogóle tego nie ma, jeżeli das wahre, das falsz, das falsz jest, no nie rozumiem tego. Według mnie to jest pewien argument za tym, że ten tekst jest późniejszy. I co tu możemy powiedzieć na temat prawdy, jeżeli chodzi właśnie o podręcznik, nieopublikowany podręcznik, który miał, był zatytułowany logik. Tam po raz pierwszy Frege określa metaprzedmiotową logikę. Prawda wyznacza cel logice. Prawda cechuje logikę. Prawda służy logice.
tak jak dobro służy etyce, a piękno, piękne estetyce. To, co prawdziwe, jest w sobie prawdziwe. In sich, to niemieckie słówko, jakieś, no nie wiem, czy świadome, czy nie, nawiązanie do Kanta, do rzeczy an sich, do Bolzano, który mówił o Satz an sich, nie wiem, ale piękno nie może być an sich, tylko prawda może być w sobie. Pisze tak, wprawdzie dla nauki prawda jest celem, ale logika w szczególny sposób jest związana z predykatem prawdziwy. Podobnie jak fizyka jest związana z predykatami ciężki, ciepły, a chemia kwaśny czy też alkaliczny. Bardzo ważna teza, którą będzie potem w tym późniejszym tekście z 1918 roku podkreślał, predykat prawdziwy nie ma nic wspólnego z przedstawieniami. Przedstawienia są jednostkowe, są zrelatywizowane do danej osoby, do danego miejsca, a prawda no jest jakaś wieczna i nie związana z konkretnym człowiekiem. Prawda w ujęciu Frege'ego też nie ma wspólnego nic z cielesnością. Takim słowem się posługiwa Kulperkeit. Prawda jest niestopniowalna, a słówko piękne się da stopniować. Prawda jest niestopniowalna. Prawda bycia prawdziwym. Takiego sformułowania tu bardzo często występuje. Logika jest nazwana nauką normatywną, nauką o najogólniejszych prawach bycia prawdziwym, do którego przez całe myślenie się ma dostosować. W logice chodzi o prawa bycia prawdziwym, a nie o to, które są uważane za prawdziwe. W logice nie chodzi o pytanie, jak przebiega ludzkie myślenie, ale o to, jak musi ono przebiegać, by nie uchybić prawdzie. Prawa bycia prawdziwym są przeciwstawiane prawom myślenia i prawom sądzenia. Z tym sądzeniem jest problem, bo Urteil, kreska Urteil, to była ta pionowa, a tutaj nagle prawa myślenia to jest zupełnie coś, co z nimi nie ma nic wspólnego. Tym się ma zajmować psychologia. Prawa bycia prawdziwym, jeżeli w ogóle są prawdziwe, jak wszystkie myśli, to są zawsze prawdziwe, bo mogą być jeszcze myśli fałszywe. One nie mogą być raz prawdziwe, a potem nieprawdziwe. Albo są prawdziwe, albo nie są prawdziwe. Dlatego dyskusja z geometrią Hilberta była tak trudną dyskusją. Bo albo coś jest prawdziwe, a wszyscy wiedzieli, że aksjomaty geometrii Euklidesa są prawdziwe. Tak? Prawda. Dalej, prawda jest niedefiniowalna. W tym tekście mamy to wielokrotnie powtarzane. Jest przeciwny definiowaniu prawdy. Odrzuca definicję prawdy jako przedstawienia zgadzającego się z rzeczywistością, albo definiowania pewnego zdania A jako prawdziwego, gdy ma ono taką właściwość, do której stoi w takiej, a takiej relacji. Z tym się kompletnie zgadzać nie potrafił. Prawda to była pewna obiektywna, idealistycznie rozumiana rzeczywistość. Prawda jest terminem prostym, pierwotnym, co najwyżej można ją rozjaśniać przy pomocy pojęć nienaukowych, przednaukowych. No i prawda, prawdziwy jest istotnie związany właśnie z ową kategorią myśli, czyli pewnej obiektywnej rzeczywistości. Predykat jest prawdziwy, jest używalny w odniesieniu do myśli. Nawet jeśli mówi się o przedstawieniach, że są prawdziwe, to właściwie ma się na uwadze myśl, której predykat jest przypisywany. Prawda i myśl mają coś wspólnego. Myśli mogą być prawdziwe albo fałszywe. I fałsz nie zależy od mówiącego. Czyli też to jest pewna kategoria obiektywna. Dlatego w tym tekście logik, który liczy bodajże 27 stron, wiele jest napisanych właśnie takich ontologicznych zdań na temat owej kategorii myśli. Może to pominę, ale one tam są. Punkt następny. W tym okresie powstały także teksty związane z geometrią, inspirowane geometrią, drugim rzędem geometrii Hilberta, opublikowanym w 1899 roku. W liście do Hilberta Frege pisał tak. Ja, Frege, aksjomatami nazywam zdania prawdziwe, które jednak nie są udowodnione, gdyż ich poznanie wypływa z całkiem innych, ale logicznych źródeł poznawczych. Można nazwać je oglądem przestrzennym.
z prawdy o aksjomatach wynika, że jeden nie stoi w sprzeczności z drugim. Nie potrzebuje więc na to żadnego dowodu. No i wszystkie aksjomaty w obszarze geometrii euklidesowej, elementarnej, są prawdziwe i zawsze muszą być prawdziwe, a pan Hilbert się na tym nie potrafił zgodzić. No i była dyskusja, każdy ciągle swoje powtarzał i nie potrafili żadnego wspólnego stanowiska wypracować. Ale mamy w tym okresie napisany także tekst, którego Frege nie opublikował, poświęcony właśnie geometrii euklidesowej, w którym część powtarza to z tego, co się ukazało w korespondencji z Hilbertem, ale mamy coś więcej także. Mając na uwadze myśl, pytamy o jej bycie prawdziwą. Najwygodniej jest nazwać prawdziwą myśl prawdą. Nauka to całość powiązanych praw. Ujmowana przez nas myśl domaga się odpowiedzi na pytanie o jej bycie prawdziwą. Rozpoznanie bycia prawdziwą pewnej myśli, czy jak możemy także powiedzieć, rozpoznanie pewnej prawdy, manifestujemy, wypowiadając zdanie mocą twierdzącą, powiemy stawiając tą pionową kreskę sądu. Ale dodane tam jest także, że prawdy mogą być wywnioskowane z logicznych praw podstawowych. Gdy mamy daną pewną prawdę, można zapytać, z jakich innych praw, zgodnie z logicznymi prawami, ona wynika i wynika jej bycie prawdziwą. Tym samym prawdziwość i prawda zostały tutaj powiązane z kategorią logicznego wynikania. No i teraz prawda w kontekście korespondencji z Russellem, gdzie powstało 21 listów, najwięcej w roku 1902-1904 i w tych wszystkich tekstach z tego okresu jest to jedyne miejsce, gdzie Frege po raz kolejny posługuje się sformułowaniem Wahrheitswert, czyli wartości logiczne. Jedyne miejsce. Zastanawiało mnie to zawsze, dlaczego. Dlaczego tylko tak? W innych tekstach tego nie ma. Ale co tu jest o prawdzie powiedziane? W pewnym momencie, którego wcześniej nie było, Frege pisze tak, zauważam, odnośnie do ostatnich punktów poruszanych przez pana, co następuje. Ten znaczek, przecinek nad epsilonem, to jest klasa. Znaczek klasy. Z dzisiejszej perspektywy powiemy, no nie tylko z dzisiejszej, prawie też się posługuje tym słowem przecież. Czyli epsilon od pewnej treści nadającej się do osądu, to jest klasa, która zawiera jeden jedyny przedmiot, mianowicie to, co prawdziwe. A inny zapis pokazuje nam przedmiot, o którym powiemy, że jest tym, co fałszywe. I co to jest, z czego to jest ta klasa zrobiona? Tutaj epsilon jest w zapisie Fregego przedstawionym zdanie nierówny samemu sobie. Nieprawda, że dla każdego A jest sobie równe. Zanegowane to jest. A słowami Frege to nazywa nierówny sobie samemu. Więc tak się te kategorie prawda i fałsz pojawiają w tej korespondencji, głównie jako sformułowania to, co prawdziwe, to, co fałszywe. I w takich kontekstach. Inny fragment z korespondencji. Wie pan o tym, że odróżniam sens od znaczenia. Nawiasem mówiąc, zasadności tego, wprowadzenia tego odróżnienia, Frege wiele stron napisał. Razem do końca twierdził, że jest nie widzi potrzeby wprowadzania takiego rozróżnienia. Cały czas wszystkie argumenty, znalazłam bodajże tam 10 argumentów wymyślanych przez Fregego w kolejnych listach, były wszystkie odrzucane. No więc po raz kolejny Frege pisze, wie pan o tym, że odróżniam sens od znaczenia znaków i że sens zdania nazywam myślą, a jego znaczenie wartością logiczną. Wszystkie zdania prawdziwe mają to samo znaczenie, to co prawdziwe, wszystkie zdania fałszywe mają to samo znaczenie, to co fałszywe. Nic nowego, powtarza to, co jest w Gezece w tomie pierwszym przedstawione. Ale raz by odpisał, nie potrafię zrozumieć, jak on napisał, że człowiek jako pewien byt fizyczny jest znaczeniem słowa Juliusz Cezar. Tak jak mówi pan, że znaczeniem właśnie pewnego zdania 2 do kwadratów na się 4 jest obiekt, jakim jest prawda. Do końca tutaj nie było żadnego porozumienia pomiędzy nimi. Te też rzecz znamienna, razem w tej korespondencji nie
No i to, proszę Państwa, punkt ostatni, w którym drugi tom grupy te zasady arytmetyki. A więc z jednej strony nie mamy tam nic nowego. Ten aparat filozoficzny, który został wprowadzony w pierwszym tomie, tam się powtarza. A więc mamy kreskę sądu, mamy sens i znaczenie i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu używane. Jest jedynie taki punkt, owym nadwór, czyli w tej części napisanej po odkryciu antynomii, którego to punktu do końca nie potrafię zrozumieć. Dlatego jest intrygujący, dlatego go tutaj umieściłam. Frege pisze tak, zakres pojęcia, pod który podpada tylko to, co prawdziwe, powinno być tym, co prawdziwe, a zakres pojęcia, pod które podpada tylko to, co fałszywe, powinno być tym, co prawdziwe. I to ustalenie nie doznało żadnej zmiany wraz z nowym ujęciem zakresów pojęć. A to nowe ujęcie zakresów pojęć pojawiło się z tego względu, by uchronić arytmetykę liczb naturalnych przed antynomią, którą sobie sam sformułował, ale do której zainspirował go Russell. Co to naprawdę, jak to pracuje, nad tym się jeszcze muszę zastanowić. Mówię jeszcze raz, powtórzyłam te rysunki, ale tu mają, no, moja teza podsumowująca jest taka. Jeżeli byśmy się zgodzili na to, że tekst Logik naprawdę został napisany w tym okresie, czy dokładnie w 1897 czy nie, ale w tym okresie, no to trzeba te wszystkie sformułowania wypisać w słówku i potraktować jako jedną wspólną koncepcję prawdy, bo one zasadniczo nie wchodzą w konflikt ze sobą, jedynie jest pytanie, jak je uporządkować, bo tutaj są wprowadzone różne rozróżnienia, a potem się okazuje, że ta kategoria jest na wszystkich poziomach, a więc co nam te odróżnienia dają? I tak powstaje pytanie o pewne podstawowe spojrzenie na prawdę. Ja może już ich nie będę powtarzać, bo one tutaj wszystkie były, tylko no, zasygnalizuję, że taka jest moja teza końcowa. I tym samym do tego okresu dodałabym póki co może roboczo właśnie ową charakterystykę logiki jako nauki normatywnej, w której celem jest prawda i teza odmiany wymiarowalności prawdy jako takiej. Tu są jeszcze teksty, które Frege opublikował właśnie w tym okresie. Recenzje książki Husserla, Filozofia de Arithmetic, w której nie ma nic na temat prawdy ciekawego. Nie było tam czego zacytować. Krytycznie o Schrödinger, koncepcji logiki algebraicznej Schrödingera, też kategoria prawdy się też nie pojawia. Nie było tam do czego się doczepić. Niestety tego tekstu francuskiego nie mam, więc nie wiem. List Fredego jako odpowiedź na recenzję, którą Peano napisał z grupy Gazety de Arithmetic, ta odpowiedź została opublikowana i pragnę tam Państwu zacytowałam. No i ten ostatni tekst poświęcony też logice Pana, też do tego się odniosła. To by były teksty opublikowane w tym okresie, poza wspomnianymi książkami.